nigdy nie myślałam o tym, żeby iść na pielgrzymkę. Chociaż moja starsza siostra chodziła. Nigdy nie, nie wiem, nie pomyślałam o tym, nie czułam takiej potrzeby, żeby pójść na pielgrzymkę. Ale 2 lata temu byłam na pielgrzymce z grupą 15. W ogóle pielgrzymka dziękczynna. Chciałabym tutaj opowiedzieć całą historię, skąd się właśnie wzięło to, że była to pielgrzymka dziękczynna. Gdy z mężem odkryliśmy, że spodziewamy się 3. dziecka, była to ciąża nieplanowana, była całkowitym zaskoczeniem, ale dość szybko zaczęliśmy się cieszyć, że została nam dana ta łaska. Ja zawsze chciałam mieć 3 dzieci. Jak już w pełni zaadoptowaliśmy tą myśl i już zaczęliśmy snuć plany, pojawiły się problemy. W 8 tygodniu ciąży trafiłam do lekarza i lekarz stwierdził, że jest to prawdopodobnie ciąża pozamaciczna. Bez ceregieli powiedział mi, że niestety, ale urodzenie dziecka z ciąży pozamacicznej jest niemożliwe, więc wszystko to, co zostało mi dane, zostało mi w jednym momencie odebrane. Poziom hormonów wykazywał, że jest to 8-9 tydzień ciąży. Tymczasem, jak zrobiono mi kolejne USG, nie widać było zarodka, wykształconego zarodka i, co najważniejsze, nie było bicia serca dziecka. I wówczas lekarka zaczęła mówić o takich sprawach technicznych, w jaki sposób usuniemy ciążę, ponieważ jeżeli to jest martwy zarodek, nierozwijający się, więc trzeba usunąć. Ale jeszcze trzeba wykonać dodatkowe badania i lekarka powiedziała mi wtedy coś takiego, że istnieje 1% szans, że dziecko żyje. I wtedy byłam w szpitalu na Kamieńskiego. Znałam ten szpital, ponieważ niejednokrotnie w nim leżałam, będąc w ciąży z starszymi dziećmi. Wiedziałam, że na dole w piwnicy jest kaplica. Zeszłam do tej kaplicy. Co prawda kaplica była zamknięta, ale przez szybę widać było doskonale ołtarz i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I wtedy poczułam jakieś taką potrzebę zawierzenia się jej. Pamiętam, że uklękłam przed tym obrazem i poprosiłam, właściwie powiedziałam, że Matko, jeżeli to dziecko się urodzi i będzie zdrowe, to pójdę z nią do Częstochowy w pierwszej pielgrzymce wrocławskiej. Następnego dnia miałam kolejne badanie USG, które miało potwierdzić wcześniejszą diagnozę i usłyszeliśmy po raz pierwszy bicie serca. Lekarze dość szybko stwierdzili, że widocznie pomylili się w obliczeniach, że nie jest to 8 ani 9 tydzień ciąży, tylko 4 bądź 5. I wkrótce zostałam wypisana do domu. Po 7 miesiącach urodziła się moja córeczka Ola i co najważniejsze, termin zgadzał się z wcześniejszym terminem, czyli po prostu wtedy to był wtedy ewidentnie 8 bądź 9 tydzień ciąży. Dla mnie Ola jest cudem, który zawdzięczam Matce Boskiej. I sobie nie wyobrażałam nie wywiązać się z tej obietnicy i nie pójść z nią na pielgrzymkę. Jak wyruszała 29. pielgrzymka piesza z Wrocławia na Jasną Górę, Ola miała 5 miesięcy. Nie czułam obaw, że nie damy rady dojść, ponieważ Ola cały czas jechała w wózku. Wzięliśmy taki wózek, który nie był już wózkiem głębokim, taki spacerówkę dla małych dzieci. Ola już zaczynała siedzieć, więc trochę siedziała w wózeczku, trochę jechała, trochę leżała. Bardzo dużo spała, w ogóle nie płakała, wszyscy byli po prostu zachwyceni, jak to jest możliwe, żeby było takie grzeczne dziecko. Dla niej to był taki jeden długi spacer. Ja spotkałam się z takim ciepłym przyjęciem, że po prostu wszystkie te dni pielgrzymkowe były ciągiem, były pasmem wspaniałych doznań, pomimo zmęczenia, pomimo jakichś tam trudów pielgrzymkowych i pęcherzy na stopach. To wszystko było po prostu nieważne wobec tego, jak wspaniale się tam czułyśmy. Czułyśmy taką jedność i życzliwość. I co takie fajniejsze, że czułyśmy, że swoją obecnością, zwłaszcza obecnością Oli, dajemy coś innym, dajemy radość.
chciałabym wspomnieć o takiej jednej rzeczy, z której sobie nie zdawałam sprawy, ponieważ mieliśmy wózek spacerowy z pompowanymi dużymi kołami. Bardzo wygodny wózek terenowy. Jechało się naprawdę jak po blacie stołu, mimo iż były różne bezdroża. No i tak właściwie przejechaliśmy te ponad 200 km bez żadnego szwanku. W pewnym momencie tylko tam panowie pomagali mi naoliwić koła, ale wszystko było w porządku. I wróciliśmy z pielgrzymki, wszystko było w porządku. No i co tydzień zmieniam kapcia w kole. Co chwilę coś się po prostu przebija. To było coś niesamowitego. Zaczęłam się zastanawiać, jak to możliwe, że przez 200 km ani razu nie złapałam kapcia, nie złapałam gumy, więc myślę, że tutaj była ogromna pomoc Pana Boga. I ja bym chciała zaapelować do wszystkich, żeby się nie bali iść z dziećmi na tą pielgrzymkową drogę, ponieważ Pan Bóg naprawdę pomaga. Pomaga w tak cudowny sposób, jak na przykład, nie wiem, nie przybicie opony, ale pomaga też poprzez innych ludzi. Nikt na pielgrzymce nie jest sam. Jeżeli chce być sam, to nikt na siłę go nie wciąga w swoje towarzystwo. I może się wyciszyć, może zaznać tego spokoju, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie na pielgrzymce. Tą swoją część wyciszenia, bądź część tego, czego naprawdę potrzebuje i czego szuka. Dla mnie pielgrzymka była najwspanialszą drogą, jaką przeszłam w życiu. Bardzo niesamowitym, niespodziewanym przeżyciem. I to nie chodziło tylko o rozmodlenie. To chodziło o takie poczucie wspólnoty, tego, że nie jesteś po prostu sam i że możesz zyskać odpowiedzi na wiele pytań, na które normalnie nie możesz sobie odpowiedzieć, bo brakuje czasu, bo człowiek jest taki zaganiany. Noszę się z zamiarem pójścia na pielgrzymkę z Olą. Ola ma teraz 2,5 roku i jest bardzo ze mną związana, dlatego po prostu nie chciałabym jej zostawiać na te kilka dni. I myślę o tym, żeby po prostu spróbować z nią iść. Na pewno będzie o wiele trudniej i ciężej, ponieważ raz, że już nie usiedzi w wózku tak jak wcześniej. Nie wiem, jak będzie reagować. No, jest wiele znaków zapytania, prawda? Ale uważam, że jeżeli nie spróbuję, to się nie przekonam. Zawsze są argumenty za tym, żeby iść i za tym, żeby nie iść. I po prostu trzeba się odważyć, trzeba spróbować. A w każdym momencie mogę przerwać i mogę wrócić wcześniej. Także podjęłam już decyzję, jeżeli w pracy dostanę urlop, to idę z Olą. A moim marzeniem jest to, że kiedyś pójdę z całą rodziną. Z mężem i z trójką dzieci. Hurra!